Julio, jakżeż mi miło, że wpadłaś. Gdzie to ostatnio przebywasz? Leon, nie pytaj o miejsce pobytu ludzi, którzy odeszli z tego świata w latach 30. XX wieku. Tak jak ja nie pytam o miejsce pobytu tych, którzy odeszli na początku XVI wieku. Fair enough, Mario. No i? Co? No i? No, co sądzisz o tym tutaj współczesnym świecie? Och, jest wspaniały. Tak różny, ale i tak podobny do tego minionego. Mnie osobiście drażni nadmierna specjalizacja. Jak ktoś się zafiksuje na fizyce, to już świata poza nią nie widzi. Albo na kulturoznawstwie. Byłbym nikim, gdybym się zafiksował. Przy odpowiednim zapleczu i dobrej woli można przecież obraz wielki namalować i machinę latającą sobie wyobrazić i traktat napisać. Po co się ograniczać? Z drugiej strony, czy któraś z twoich machin kiedykolwiek poleciała? Moja nie. Ale bez moich konceptów ta być może też by nie poleciała. A skoro już w złośliwości się bawimy, to nie ukrywam, że za moich czasów źle byś skończyła. To znaczy? Pewnie na stosie. Za moich czasów też nie było łatwo. Myślisz, że tak prosto było dostać się na Sorbonę? Zdobyć tytuł doktorski, odkryć dwa pierwiastki i dwukrotnie załapać się na Nobla? Raz z fizyki, raz z chemii? I to przy jakiej konkurencji? Sami mężczyźni. Einstein, Planck, Bohr, Schrödinger, ten od kota, Heisenberg. Zawsze cię podziwiałem, Mario. Co nie zmienia faktu, że w moim czasie pewnie i tak uznano by cię za wiedźmę. Pewnie tak. Ale czasy się zmieniły. Czyżby? Te panny tutaj pewnie też uważałyby, że matematyka, fizyka, chemia są dla nich za trudne. Może, ale skoro można było wiele osiągnąć w wieku 15 i 20, to dlaczego nie można by w 21? Dzisiaj bylibyśmy, tymi... celebrytami. Niemożliwe! Nienaukowe! Pani Skłodowska-Curie! Jestem pani wielką fanką! Kocham panią! Ale przecież pani... Nas tu nigdy nie było. Zupełnie nienaukowy zwit. A ja i tak pójdę na biochemię i to już nie jest zwit.